Słuchajcie, moi drodzy, Francja to nie tylko dobre wino, bagietki i miłość. To także skutery. Wyobrażacie to sobie? Powiecie, no dobra, ale przecież my mieliśmy Rometa, mamy nadal. Ale ten skuter jest inny. To skuter elektryczny. Wyobraźcie sobie, że nie tylko dostępny jest we Francji, ale także już w Polsce. Jego cena, o tym powiem za chwilę. Przejdźmy do tego, jak ten skuter wygląda. Moim zdaniem wygląda jak porządny skuter. Jakość wykonania bardzo dobra. Troszeczkę plastiku, oczywiście siedzisko jest duże, wygodne, dwie osoby mogą spokojnie jeździć. Mamy tutaj oczywiście pod siedziskiem schowek, do którego możemy włożyć na przykład zakupy. To szczególnie dobra informacja dla wszystkich pań. O, proszę bardzo. I tego miejsca jest naprawdę tutaj dość sporo. Od razu mówię, że tutaj mamy ładowarkę. Ładowarkę do akumulatorów. Ładowarka, jak to ładowarka, przypomina trochę taką starą pecetowską. Najważniejsza informacja. Ładujemy ten skuter normalnej domowej sieci 230 V. Można tę ładowarkę ze sobą wozić, jakżeby inaczej, ale można ją także trzymać w domu, ewentualnie w garażu, żeby tutaj zaoszczędzić troszeczkę miejsca. Gdyby coś z silnikiem elektrycznym się działo, to od razu mówię, pod siedziskiem jest wyłącznik bezpiecznika. Więc można ten bezpiecznik wyłączyć, ale on jest cały czas w pozycji on. Gdzie jest silnik? No jak to gdzie? Z tyłu. W tylnym kole, a koła są dość duże, a więc one idealnie sprawdzą się w miejskiej dżungli. Tutaj mamy miejsce na kask taki, wiecie, skuterowy, niezbyt duży, a z przodu pod kierownicą możemy włożyć klucze od domu, możemy także tam schować portfel i tak dalej, i tak dalej. Akumulatory. Akumulatory są tam, gdzie stawiamy nogi. Pod tą gumą, o, tu jest akumulator, można go wyjąć jak się chce. Najpierw to trzeba wszystko poodkręcać, ale generalnie wszystko jest łatwe, proste i przyjemne. Sprawdzimy teraz, jak się tym jeździ. Maksymalna prędkość to, uwaga, uwaga, tak jak stanowi polskie prawo, 45 km na godzinę. To odpowiednik skutera 50 cm sześciennych. Co użytkownik tego skutera elektrycznego Arkos X3 ma w kierownicy? To, co mieć powinien każdy skuter oczywiście. Mamy możliwość włączania świateł, przełączania ich, zmijania postojowych na długie. Żaden problem. Z prawej i lewej strony mamy... sygnał oczywiście, trąbimy. Mamy także ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który pokazuje nam maksymalną prędkość, aktualną prędkość, z jaką jedziemy, oczywiście kilometry, ile przejechaliśmy i poziom naładowania baterii. Mamy także kierunkowskazy, które kiedy włączymy, uwaga, do momentu wyłączenia kierunkowskazu cały czas nam pikają. Przypominają o tym, żeby go po prostu ten kierunkowskaz wyłączyć. Obok wyświetlacza mamy także diodę, która informuje nas o tym, że mamy włączone światła i na nich jedziemy. Zresztą domyślnie ten Arkos, ten skuter ma tak to wszystko ustawione, że w momencie przełączenia kluczyka światła są już włączone. Dobra, kask jest, jest. Maszyna odpalona? No gdzie odpalona? Przecież to nie jest silnik spalinowy. Maszyna po prostu włączona. Przekręcamy manetkę i uwaga. Słuchajcie, raz, dwa, trzy. I już mam 45 km na godzinę. Ja cię kręcę, jak to zasuwa. Naprawdę rewelacja. Kierunkowskaz, skręcamy w prawo. Ja, udało się. Jedziemy dalej. Jeździ się tym naprawdę fajnie. Przede wszystkim jest bardzo cicho. Siedzisko jest bardzo wygodne. Przekręcam tylko manetkę i już. I zasuwam. Do maksymalnej prędkości ponoć potrzebuję tylko 3 sekund. Ale fajnie. Na jednym naładowaniu przejedziemy na tym skuterze do 60 km, a więc moim zdaniem w zupełności wystarczy. Wystarczy, żeby dojechać do pracy, żeby wrócić do domu, a zresztą jeżeli w pracy macie jakieś gniazdko elektryczne, wystarczy tam podłączyć, to może nie na chwilę oczywiście ten skuter, bo na 6 godzin gdzieś, ale to pozwoli na podładowanie akumulatorów i bezpieczny i spokojny powrót do domu, przede wszystkim omijając korki.
Dobra, powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o mój wzrost, czyli 1,90 cm, no to ten skuter mógłby być troszeczkę większy. Mógłby, ale nie musi, wcale absolutnie nie musi, bo ja sobie tutaj te nogi trzymam z przodu i jest wystarczająca ilość miejsca. Czasami, kiedy skręcam, to faktycznie muszę wystawić nogę, żeby nie haczyła o kierownicę, ale na prostym odcinku drogi jadę, po prostu. To przyspieszenie jest najlepsze. Co, silnik elektryczny, to silnik elektryczny jest. Pach! I mamy 45 na godzinę. Stój, szalony! Chciałoby się powiedzieć, bo ten skuter naprawdę jest troszeczkę szalony. On mega przyspiesza, naprawdę na każdym skrzyżowaniu, bo pierwsi wystartujecie. Oczywiście później będzie trochę gorzej, no bo maksymalna prędkość to 45-46 km na godzinę, ale jak dla mnie w zupełności to wystarczy. Do miasta idealne rozwiązanie. Koszty eksploatacji praktycznie zerowe. Musimy tylko go kupić, a musimy za niego zapłacić, uwaga, 4999 zł. Słuchajcie, na polskim rynku można znaleźć hulajnogi elektryczne, które kosztują 4,5 tysiąca złotych. A tutaj mamy skuter z prawdziwego zdarzenia, dobrze wykonany, niedrogi moim zdaniem. Ładujemy z domowej sieci energetycznej, a czas ładowania akumulatorów to około 6 godzin. Nic, tylko zbierać i odpalać Arkosa. Francuzi, zrobiliście kawał dobrej roboty. Na razie.